Witamy Tomka. Kiedyś ubiegamy. Dzisiejsze wydanie wiadomości to specjalne, jedyne i niepowtarzalne wydanie wiadomości, w którym streścimy wszystko, co działo się w naszej wiosce w całym 2015 roku. A więc zaczynajmy. Jednym z ważniejszych wydarzeń był remont naszego nowego sufitu. Połączmy się z naszą reporterką. Halo, halo, Zalio, słyszysz nas? Tak, Danko, jestem na miejscu. Tak jak wspomniałaś, mamy tutaj... Nowy sufit! Jedzie! Nowy sufit! Jedzie! Nowy sufit! Sufit! I tak, no! Dziękuję bardzo, mówiła dla nas Rozalia, jakbym powinna. Kolejne ważne wydarzenie to niewątpliwie nowy sufit. To już wiemy, Rysiu. Jeden z ważniejszych wydarzeń to zegary, ale nie takie zwykłe. Chodzi o zegary na kościele. Na miejscu jest nasz reporter, który zaczepił kilku mieszkańców i zapytał się o zdanie. Halo, halo, Ludwiku, słyszysz nas? Ja was słyszę. Jak się pani podobają zegary na kościele? Piękne. Jak się pani podobają nowe zegary na kościele? Świetne. Jak się panu podobają nowe zegary na kościele? Na kukumi. Oddaję głos do studia Ludwig Beethoven. W zeszłym roku dość nieoczekiwanie. 13 maja w piątek trochę urodziło się 5 kociątek. Aurelia Murgała, zwana również jako Aurelka, ogłosiła trawnik w styczniu. Karolina Trocha, znana również jako młodsza siostra popularniejszej Marty, zrobiła pomidorową z rosołu z wczoraj. Dobra. 1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, dzieci w centrum wioski ulepiły bałwana. Czyli o gali złotego kartofla. Połączmy się z naszym reporterem, który jest u jednego z laureatów tej gali. Halo, Krysia Zupa, słyszysz mnie? Tak, obok mnie jeden z laureatów, pan Krystian Kowalski. Dzień dobry. Jak się pan czuje po takim czasie z takim wyróżnieniem? No niesamowicie dobrze, naprawdę. Kartofle były świetne. To dobrze. Czy fanki dają panu spokój? No nie. Przyznam szczerze, jestem jedną z nich. Już ostatnie pytanie. Jak to jest być laureatem tak wielkiej gali? Wielkie wyróżnienie, każdemu tego życzę. Dziękuję za wywiad. Oddajemy głos do studia. Dziękuję, Krystyna Zupa. W innych zawodach strażackich nasi panowie zdobyli wysokie 3. miejsce. Wielkie brawo. Z danych dostępnych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl wynika, że Małopolczanie w wyborach parlamentarnych najchętniej głosowali na PiS ponad 28%, następnie na PO ponad 21% i mniejszość niemiecką ponad 16%. W grudniu w sali OSP odbyła się Wigilia dla Młodzieży. Wspólne goletowanie, posiłek i transmisja świątecznego filmu. Wszystkim uczestnikom zapewniona długo zapewnienie w pamięci. Serdecznie witamy w naszej wiosce nowych mieszkańców z ulicy Oleskiej i Kościelnej.
zeszłym roku w Borkach urodziło się 8 dzieci. Gratulujemy i życzymy mądrych wydatków związanych z programem 500 zł na każde dziecko. Nasz reporter Kazik Motor zadawał mieszkańcom różne pytania. Sprawdźmy, co z tego wynikło. Kasik, łączymy się z tobą. Słyszysz nas? Tak, tak, słyszę was. Obok mnie siedzi pani Marta Trocha. Dlaczego jesteś popularniejszą siostrą Karoliny? Pierwsze słyszę o takim wyróżnieniu. Dziękuję za odpowiedź. Dzień dobry, proszę pani. Jak się rozwija pani salon fryzjerski? Bardzo dobrze, uszy całe. Dziękuję za odpowiedź, do widzenia. Żegna się z wami Kazik Motor. Brum, brum. Rzeczywiście, Ania w tamtym roku otworzyła salon fryzjerski. Zastanawiacie się, czy tam pójść? Spójrzcie na mnie. Gorąco zapraszam. Tomasz Jabłonka został uznany kamerzystą roku 2015 za najlepsze nagranie występów dzieci i młodzieży na dożynkach. Wielkie brawa! Pan Damian Kaczmarczyk od niedawna jest mechanikiem na telefon. Halo, halo? W styczniu odbyły się wybory na sołtysa. Dość nieoczekiwanie, sołtysem została Teresa Wiedlocha. Gratulujemy! Odbyły się także wybory samorządowe. Naszym nowym radnym jest pan Łukasz Czołgos. Serdecznie gratulacje. Zespół muzyczny Aksamit wydał nową płytę. Od zeszłego roku zespół Aksamit powiększył się o dwóch członków, Sylwię i Łukasza. Pozdrawiamy was serdecznie. Rok temu Ołma Genia i Ołpa Józek pojechali na Baków z okazji Dnia Babci i Dziadka. Filmik z ich udziałem dostępny jest na witrynie youtube.com na kanale Borki Małe. Właśnie, od zeszłego roku prężnie działa nasz kanał Borki Małe na stronie youtube.com. Można tam znaleźć występy małopoleckich artystów. Serdecznie polecamy. Również występy dzisiaj będzie można zobaczyć w internecie youtube.com, kanał Borki Małe. Na dziś to już wszystko. Tak jest, kończymy żegnając was. Danuta Stonka. Kiedyś się Biednonka. Jak to zwykle w wiadomościach, zapraszamy do obejrzenia pogody.